Kinematografia to twarda sztuka, ale sama z piractwem nie wygra. Dziękuję, że wybraliście Seans z legalnego źródła. Kapitanie! Kapitanie! Słucham, Marcinek, o co chodzi? Kapitanie, chciałbym zameldować, iż minister zdrowia właśnie zamknął kina. Zamknął kina, mówisz? Idealnie, idealnie. Cała naprzód na wyspę kinomaniaka! Po zamknięciu kin, jedynym miejscem na obejrzeniu filmu stał się internet. Większość serwisów oferujących ową usługę była jednak płatna. Z tego też powodu, jak grzyby po deszczu, powstało wiele nielegalnych i bezpłatnych stron, a filmowe piractwo zaczęło przeżywać swój renesans.